do minusowych należy, że taką ilością bramek przegrywamy, ale z drugiej strony lepiej teraz niż w lidze i na pewno takie porażki trzeba potraktować w kategoriach. Musimy więcej pracować, musimy być bardziej zmotywowani, musimy być bardziej zdeterminowani wszyscy, bo takie mecze pokazują, że bez tych argumentów naprawdę ciężko jest odnosić wyniki w Ekstraklasie. Wynik poszedł w świat, ale jednak zadecydowały o nim dwa rzuty karne dla rywala, a wy stworzyliście sobie trochę tych sytuacji w ofensywie. Myślę, że taka najważniejsza sytuacja była w pierwszej połowie, gdzie 1-1, wynik był otwarty, mieliśmy słupek i doskonała sytuacja Marcina, który był sam na sam. Ale tak to w piłce jest, niewykorzystane sytuacje my się mszczą. Po interwencji Zubasa za chwilę rzut karny dla Podbeskidzia 2-1 i to jak gdyby był taki kluczowy moment, po którym straciliśmy jeszcze dwie bramki. Stworzyliśmy sobie sytuację, natomiast no... Sytuacja jest wtedy odpowiednia, jak piłka jest w siatce, więc robimy wszystko, żeby finalizować te sytuacje, które sobie stwarzamy. Dzisiaj się to udało tylko raz, ale mam nadzieję, że w meczu z Pogonią stworzymy nie mniej klarowych sytuacji, natomiast strzelimy zdecydowanie więcej bramek. Próbował pan dzisiaj kilku rozwiązań, m.in. Łukasz Sierpina wystąpił na lewej obronie. To jeszcze pan szuka na niektórych pozycjach może takich dodatkowych alternatyw? To nie tylko dzisiaj, nie tylko tutaj dzisiaj na lewej obronie, jak gdyby była niespodzianka. Proszę zauważyć, że Sekulski zagrał na boku. Próbowaliśmy jako trzeciego nominalnego napastnika wchodzącego z bocznych sektorów. To również dzisiaj Ferti wrócił razem, wrócił do pierwszego składu, jak gdyby i zagrał z Traffordem na środku pomocy, więc tych takich różnych rozwiązań było parę. Czy się sprawdziły? Patrząc po wyniku, nie. Natomiast parę sytuacji było ciekawych. Na pewno usiądę sobie teraz spokojnie i zerknę, co jeszcze można by więcej zrobić. No właśnie, nowi zawodnicy, Sekulski, Rymaniak, dużo czasu im zajmie wpasowanie się do pana koncepcji w Koronie? Pamiętajmy jeszcze o Dimitrze, który tutaj jest zawodnikiem, który jak widzimy od początku tworzy parę z Radkiem Dejkiem na jednej z kluczowych pozycji w naszym zespole. To są zawodnicy, którzy przyszli do nas z zespołów Ekstraklasy. Oni wiedzą, że w pierwszej kolejności muszą wygrać rywalizację z naszymi zawodnikami, którzy prędzej nas reprezentowali, żeby wskoczyć i po to przychodzili. Chcą odnosić sukces, chcą walczyć i muszą zrobić wszystko, żeby po prostu dźwignąć poprzez swoje umiejętności, ale i wyższą jakość zespołu. Po tym sparingu w Bielsku jest już pan bliżej niż dalej posiadania głowy konkretnych nazwisk przed tym meczem z Pogonią, jeżeli chodzi o wyjściowy skład? Jak dzisiaj pokazaliśmy, dzisiaj w pierwsze 45 minut wyszliśmy w trochę innym ustawieniu niż zawsze. Dla mnie było ważne, żeby cała kadra, ta 20-osobowa zagrała, bo na pewno mamy przed pierwszym meczem jeszcze pewne dylematy. W niektórych sytuacjach one się rozwiązały, w niektórych sytuacjach jeszcze mamy 9 dni na to, by przećwiczyć pewne schematy. No i nie może się powtórzyć, jeszcze raz mówię, to co się dzisiaj powtórzyło, bo naprawdę nie ma żadnego wytłumaczenia na wynik, który tutaj dzisiaj uzyskaliśmy. Bardzo wartościowy sparing. Tak jak mówisz, no, wysoka porażka, natomiast dwa karne, tak, i gdzieś tam można było się pokusić o to, że, no, że nie do końca gdzieś te karne powinny być, tak, to więc ten wynik byłby inny. Natomiast, tak jak powiedziałem, wartościowy sparing, gdzieś tam kilka fajnych akcji stworzyliśmy, no i gdzieś tam pod tym kątem trzeba się patrzeć, błędy wyeliminować i już być gotowym za tydzień praktycznie na Pogoń Szczecin. Wystąpiłeś na nowej dla siebie pozycji, jak ci się grało na lewej obronie? No, za często na tej pozycji nie grałem. Myślę, że okej, no, gdzieś tam po prostu trzeba było wystąpić na tej pozycji i, no, i zagrałem. Dwie bramki strzeli pod Beskidzie z rzutu karnego, ale wydaje mi się, że mogliśmy zagrać lepiej, tylko nie chcieliśmy przegrać 4-1 tutaj. To nie jest idealne przed ligą, ale uważam, że może lepiej to być dla nas, że trochę się skupimy nad sobą i no musimy więcej powalczyć z Szczecinie, jak nie chcemy powtórzyć takich wynik. Masz nowego partnera, gracie na jednej z kluczowych pozycji. Jak wam się współpracuje po tych raptem no, kilku dniach treningów wspólnych?
No jest trochę ciężej, jak było wcześniej, że właśnie jak przyszedł Maciek, to od razu zrozumieliśmy, bo tym samym językiem gadaliśmy. Teraz jest trochę ciężej w komunikacji, ale uważam, że jeszcze jest tydzień czasu i będzie coraz lepiej.